Ej, tu Robert. Tak jak mówiłem wcześniej, mały update znowu, co się działo z Chili. Czyli już zrobiona, no może poza małym jednym elementem, do którego zaraz dojdziemy, ale... Tada! Wyciągareczka i nowy zderzak. Ten nawet się podobał Karolinie. Powiem wam szczerze, że mi się też podoba. Podoba mi się na tyle, że... Wczoraj sobie sam zamówiłem taki. Styl podobny do tego, co mam. Nie jest taki tłoczony, twardsza stal. Nie najtwardsza, ale daje radę moim zdaniem. Będzie fajnie. Ma dosyć fajne elementy tutaj pod highlifta. Osłaniane przeciwmgielne. Dowiercane były otwory na czujniki. Wyciągarka trochę wysoko siedzi, ale myślę, że jest ok. Także fajnie. Też rugged ridge. Teraz wam pokażę, pod spód zamontowaliśmy, bo był z tym problem. Karolina miała tą też do rocznicowego płytę ochronną od spodu. Kupiliśmy Heavy Cruiser, ale trzeba było dociąć. I w trasek off-road stanęli na wysokości zadania. W ogóle jest aluminiowa, jest pomalowana. Oddali do lakiernika i trzeba było przyciąć, nie wiem czy to będzie widać na filmie, trzeba było przyciąć, znaczy jest przycięte dosyć mocno od góry, ale tak jak mówię, trasek off-road stanęli na wysokości zadania. Petarda, bardzo mi to podoba, powiem wam szczerze, bardzo. Łączy w sobie moim zdaniem zalety zderzaka pełnego, mamy całe tutaj pełne ochrona, jak i krótkiego zderzaka, czyli bez tych elementów, bo te elementy są strasznie wysoko. Znaczy zalety i wady, bo wiadomo, że coś zawsze tu może wpaść, no ale przynajmniej jest jakaś trochę ochrona tutaj. Także super. Światła nie są na pałąku, tak jak wcześniej. Nawet o tym nie pomyślałem, że do tego trzeba osobno zamówić pałąk, ale powiem wam szczerze, że nawet mi się to podoba, bo światła są szerzej, czyli trochę bardziej będą rozświetlały. Chociaż zawsze można na boki rozstawić, ale wtedy środek nie będzie. W sensie obrócić, ale wtedy środek nie będzie doświetlany. Także nie wiem, mi się podoba, Karolinie się podoba, więc to jest najważniejsze. Reszta się nie liczy. Tak jak widzicie, jest jeden mały problem. Dlatego, że nie ma tablicy rejestracyjnej. No, też kompletnie nie pomyśleliśmy. Jak widzicie, jak tutaj się szeroką tablicę rejestracyjną przyczepi, to zasłaniamy czujniki. A Karolina potrzebuje czujniki. Ja mam u siebie kompletnie wywalone i wyłączone w tej kostce, Taser JL Mini. Ale Karolina jednak lubi jeździć z czujnikami. A jak się tablicę założy, to czujniki będą zasłonięte. Także na razie Chili ma swoją tablicę tutaj. Myślałem o takim projekcie i są takie rozwiązania, że tablice montuje się tutaj, się wsadzają na jakichś tam gumowych czy plastikowych zaczepach w ślizg gliny, ale problem z tym taki jest, że no nadal będzie zasłaniało czujniki, nie? No nic, jak chce czujniki, to będzie tak jeździła, ewentualnie jak się ktoś przyczepi, to będzie miała tablicę za szybą. Myślę o tym jednak, żeby zrobić jednak tutaj jakiś uchwyt właśnie, tylko że problem z tym uchwytem w ślizg jest taki, że te wszystkie na polskim rynku są na mniejsze ślizgi, te są szersze, Warna. I niestety nie pasują, także myślałem o jakimś projekcie, zrób to sam, tak jak wspominałem na poprzednim filmie, żeby zrobić taki uchwyt samemu, ale nie wiem, czy mi się to uda, muszę znaleźć jakiś po prostu kawałek gumy. Widziałem, jest taka fajna para też w Wielkiej Brytanii, ona jest Polką, on jest Anglikiem, nazywają się Modified Gypsy UK. Także polecam i oni właśnie sami sobie zrobili taki uchwyt. Po prostu wzięli kawałek, dwa kawałki gumy, przycięli, zamontowali do tablicy w sumie trytytkami i to się dosyć mocno tutaj trzyma. No przynajmniej tak twierdzą. Wtedy jak policja się przyczepi, to Karolina zawsze może powiedzieć, że jej wypadło i nie chciała wsadzać gdzieś tam i może wsadzić przy policjancie tutaj tą linę. Ale powinni coś zrobić z tym, tak? No w tym samochodzie już ewidentnie teraz, w tym momencie widzicie, no że no tak naprawdę to nie ma gdzie zamontować tej tablicy rejestracyjnej, tak? Można by co? Można by niżej? No ale co wtedy? Ta tablica będzie w sumie też mniej widoczna moim zdaniem. Znaczy no może nie, ale wiadomo co się będzie działo z tablicą, jeżeli tu się przyczepi. Po prostu będzie odpadała przy wjeździe w teren. Albo się będzie gięła. No tutaj zasłaniając chłodnicę, tak też bez sensu. Co wyżej? Na
dachu może? Nie wiem. Jakie macie rozwiązania na tablicę rejestracyjną? W ogóle może ktoś z was ma jakiś patent na właśnie mocowanie do ślizgu? Tak, żeby to pasowało do tych szerszych, urnowskich ślizgów. To by było idealnie, bo nigdzie tam, gdzie ja pytałem, nikt o tym nie wie i nikt nic nie ma. Ale mi się podoba, powiem wam szczerze. No tak jak mówię, wczoraj pod wpływem, to dosłownie, zrobiłem impulsowy zakup i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia to przyjdzie. Aczkolwiek coś wam pokażę. Tutaj był problem z zamontowaniem tego zderzaka, bo ta wyciągarka się praktycznie nie mieściła, była tak mocno wciśnięta, że ten element, który no, w Rubikonach można zdemontować, ta czerwona listwa na dole tutaj, no musiałby być właśnie zdemontowany, bo te kable by nie mogły iść. Ale też pomysłowi ludzie w trasek offroad zrobili taki dodatkowy element, tutaj widać taki jaśniejszy, taką podkładkę centymetrową i wysunęli ten zderzak na zewnątrz. Także wszystko się fajnie zmieściło. No i to wygląda bardzo dobrze, powiem wam szczerze. I tutaj ja mam problem, bo zazwyczaj lubię sobie sam montować zderzaki, bo to jest jednak przyjemna, fajna praca. Niedługo zbliża się wolny. Pomyślałem sobie, że jeden tydzień będę siedział w garażu i coś tam grzebał przy samochodzie. No ale tutaj jak dochodzą takie dodatkowe elementy, to jest trochę trudno. No i trzeba będzie przyciąć też u mnie płytę osłony tych chłodnic tam pod spodem. Także nie wiem, może będę się wspierał pomocą warsztatu, ale zderzak zamontuję sam. Szczególnie, że nie muszę montować tych czujników parkowania, bo to jest kompletnie dla mnie zbędne. A, byłbym zapomniał. Jeszcze oczywiście dojdą tutaj szekle i dlatego też w poprzednim wideo pytałem, czy ktoś wie, gdzie można dostać czerwone szekle. Pablo gdzieś mi tam wskazał, ale to są chyba też te z Rugged Ridge, czyli trzeba trochę na nie poczekać. Ale może trudno, może jak trzeba będzie poczekać, to nie szkodzi. Najlepsze były takie szekle czerwone z czarną gumą osłaniającą albo na odwrót. Może po prostu powinienem zrobić takie Houndma. Chociaż te bardziej czerwone. O, patrzcie, o właśnie takie. W sumie. O, żeby były czerwone. No i może tylko czarną osłonkę tutaj, żeby był lepszy kontrast. Z przodu będzie wyglądał petardo. Dobra, schowajmy chili, zanim Karolina zorientuje się, że sobie bez pozwolenia je wystawiłem. No, nareszcie pogoda dopisała. Dzisiaj sobie zrobiłem powolne zdejmowanie drzwi z lekką konserwacją wszystkich tulei i wszystkich zawiasów, także może nie będą się tak szybko urywały. No, także może jedziemy na przejażdżkę. Bo o to chodzi w tym samochodzie, nie? Szczególnie w taką pogodę. To jest to. Nie wiem, czy cokolwiek słychać z tego, co mówię, ale właśnie o to chodzi. Naprawdę, tym samochodem nie trzeba jeździć w teren, żeby to poczuć, nie? Żeby poczuć wolność. Pokażę wam miejsce. Fajną miejscówkę ogólnie. Zaraz przy lotnisku. Lotnisku przy Gdańsku oczywiście. Tędy często, o Jezus Maria, jeździmy na kawę, albo ja często wracam tędy, kiedy na normalnej drodze jest korek. Może nie jest szybciej, ale na pewno przebija stanie w korku. No nagle z 22 stopni zrobiło się 19, a przy 19 stopniach, jak wieje, już nie jest tak ciepło, nie? Ale Jeep wymyślił świetną rzecz w nowych Wranglerach, czyli podgrzewaną kierownicę. No i ogólnie podgrzewane fotele. Już to kiedyś wspominałem, nie służą do tego, żeby w zimę było ciepło. Tylko właśnie, żeby w lato było ciepło, kiedy jedziecie ze zdjętym wszystkim. Nie ma opcji założenia czegokolwiek. Ale zawsze sobie można podgrzać troszeczkę dupcie tym podgrzewanym fotelem. Bardzo przyjemna sprawa. O, wieje z tamtej strony. Jak wieje z tej strony, z której jesteście, to jest przesrane trochę. Ale to lubię. Czujecie się, jakbyście właśnie byli tu, w tym miejscu, w naturze. Są fajne klimaciki. Takie pola wokół lotniska. Jak nic nie lata, to jest fajnie, nie? Chyba powinienem się wytłumaczyć, dlaczego przez jakiś czas nic nie wrzucaliśmy. Znaczy nie tyle nic nie wrzucaliśmy, to strona całkowicie zniknęła z Facebooka, zniknęły wszystkie filmy z YouTube'a. Musiałem odpocząć.
Czasami jest tak, że musicie odpocząć, naładować baterię. Ostatnio starałem się złożyć jakieś filmy, nagrywałem materiały, ale kompletnie było brak weny twórczej, nie? Kompletnie. Także postanowiłem sobie, muszę się odciąć od tego zgiełku i odpocząć. Nagrałem też materiał dosłownie, jak tutaj sobie brudzę Wranglera, a później go myję, ale jeszcze go nie złożyłem. No, będę mijał te kolejny, żeby nie pobrudzić samochodu. Wiem, boi się ubrudzić samochodu, ale nie chcę mi się po prostu myć, bo za dwa dni będę musiał wszystko złożyć, bo odstawiamy samochód do mechanika, żeby zamontować nowe stare te poszerzenia nadkoli. Tak, rezygnuję z tych. Dla mnie nie zdają egzaminu głównie ze względu na dosyć słabe oświetlenie. Także kupiłem, a raczej zamówiłem tą amerykańską wersję Made in China tych oryginalnych poszerzeń nadkoli. Czyli troszeczkę wyżej, rubikonowe i... O, proszę, o tym mówię, ten widok. To jest to. Zaraz wyjdziemy, cykniemy jakąś fotkę, nie? No, mam wrażenie, że już kiedyś tutaj robiłem zdjęcie, znaczy na pewno robiłem tutaj zdjęcie, na pewno wrzucałem. Ale bardzo przyjemny widoczek. Taki idealny na może poranną kawkę, może na mały relaksik. Ale jak się czymś takim wraca do domu, bo z korków, no to jest naprawdę fajnie. Naprawdę. Dobra, będę powoli kończył. Także jeżeli chcecie o coś zapytać, to pytajcie. Może nie uda mi się na wszystko odpowiedzieć, ale będę się starał. Także dzięki. Fajnie, że dalej jesteście z nami. I do zobaczenia.